Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Szumnie zapowiadana w liberalno-lewicowych mediach bomba, jaką miało być ujawnienie nagranych rozmów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, żadnych sensacji nie zawiera. Na nagraniach poruszany jest temat roszczeń wobec spółki Srebrna. Miała być bomba, a jest kapiszon. Tak internet komentuje doniesienia Gazety Wyborczej o tak zwanych taśmach Jarosława Kaczyńskiego. To będzie jeden z najważniejszych dni w 18-letniej historii PiS-u, a z całą pewnością najprawdziwszy. Napisał na Twitterze redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis. W rzeczywistości rozmowa nagrana w centrali PiS na Nowogrodzkiej żadnych sensacji nie zawiera. Pseudorewelacje, o których tak dziś głośno na Twitterze, to kolejny artykuł Gazety Wyborczej o spółce Srebrna. Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Napisała wczoraj na Twitterze wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Szumnie zapowiadana w liberalno-lewicowych mediach bomba to nagranie rozmowy m.in. Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Gerardem Birkfellnerem. Podczas spotkania poruszany jest temat roszczeń wobec spółki Srebrna. Powstały one po zaniechaniu budowy wieżowca na działce należącej do tej firmy. Do ich pokrycia poczuwał się w imieniu Srebrnej Jarosław Kaczyński. To jest zapis normalnych negocjacji biznesowych, nie ma tam absolutnie nic nadzwyczajnego. Według medialnych informacji inwestycja Srebrnej to 290-metrowe wieże. W środku planowano apartamenty, hotel, powierzchnie biurowe i Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, który jest właścicielem spółki Srebrna. Budowa miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez bank Pekao S.A. w wysokości do 300 milionów euro. Temat ten był już wcześniej podnoszony w czasie kampanii wyborczej. Coraz bardziej zasadne staje się pytanie, czy kandydat PiS-u tutaj w mieście stołecznym Warszawa ma docelowo działać w interesie warszawiaków, czy w interesie spółki Srebrna, spółki powstałej na bazie uwłaszczenia majątkowego, jakie dokonało środowisko Jarosława Kaczyńskiego na początku lat 90. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w obawie, że cała inwestycja stanie się politycznym paliwem dla totalnej opozycji, nakazał wycofanie się z projektowania zabudowy działki. Zrobił to, pomimo że inwestycja była w pełni legalna. Tamci nielegalnie nam to uniemożliwiają. I w związku z tym nie mamy innego wyjścia niż tylko załatwić, ponieważ jesteśmy uczciwi i chcemy załatwić sprawy finansowe. No to wobec tego możemy to zrobić tylko poprzez sąd. Bo te poprzednie plany, jak to załatwić, są już dzisiaj nieaktualne. One zakładają branie kredytów. My nie możemy brać kredytów. Nie możemy brać kredytów, skoro cały plan został nielegalnie uniemożliwiony. W trakcie rozmowy pada wprost, że w normalnych warunkach inwestycja zostałaby zrealizowana bez żadnych przeszkód, ale politycznie blokowała ją ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Według nieoficjalnych informacji w ubiegły piątek prawnicy Birkfellnera Roman Giertych i Jacek Dubois wysłali do warszawskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Austriacki biznesmen zarzuca prezesowi rządzącej partii dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów. Jeżeli jest w nim cokolwiek politycznie przełomowego, to ta przełomowość polega na tym, że Gazeta Wyborcza i Roman Giertych zaangażowali się z wielką determinacją, żeby przekonać Polaków, że Jarosław Kaczyński zna się na biznesie i jest uczciwym człowiekiem. A to powiedzmy sobie, że jedno i drugie jest newsem co najwyżej na miarę Gazety Wyborczej. PiS nie wyklucza reakcji prawnych w tej sprawie. CBA zatrzymało byłego prezesa Lotosu. Nieoficjalnie wiadomo, że to Paweł Olechnowicz, który szefował spółce przez 14 lat. Jest podejrzenie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej dla spółki. Chodzi m.in. o podpisywanie fikcyjnych umów na usługi doradcze. Chce dalszych rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy domagają się podwyżki średniego wynagrodzenia o 1000 zł. Anna Zalewska proponuje spotkanie się w pół drogi i mówi o 500 zł. Te propozycje ZNP na przykład, czy Forum Związku, to są ogromne pieniądze, dlatego że 15 miliardów złotych w ciągu jednego roku
kiedy subwencja jest 46 miliardów złotych, to są ogromne pieniądze. Przypomnijmy, mamy 700 tysięcy nauczycieli, więc trzeba to robić stopniowo. Ja mówię, spotkajmy się w pół drogi. 500 zł jest doskonałym spotkaniem się w pół drogi plus do minimalnego wynagrodzenia plus dodatkowe pieniądze, które realnie nauczyciele już widzą od stycznia i będą widzieć od września. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT trwa przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Sejmowi śledczy przesłuchają dziś także zastępcę dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Jacka Kałtego. Jestem trochę zaskoczony, bo ile w przypadku afery Amber Gold to sam deklarowałem publicznie, że zdecydowanie powinienem stanąć przed tą komisją i miałem na ten temat dużą wiedzę. Nawet członkowie komisji z partii opozycyjnych podkreślali, że w przeciwieństwie do wielu innych świadków ja nie uchylałem się od odpowiedzi na trudne pytania. Natomiast w przypadku afery VAT-owskiej moja wiedza jest bliska zeru. Jarosław Gowin w rządzie PO-PSL pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, nie nadzorował wtedy jednak prokuratury. W związku z tym ja nie mam żadnej wiedzy operacyjnej na temat działań ani prokuratury, ani tym bardziej policji. Nadzorowałem sądownictwo, upraszczałem prawo gospodarcze i być może tutaj państwo posłowie będą starali się dociekać, jak przebiegały te prace nad uproszczeniem prawa gospodarczego. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się dziś trzema projektami nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Sprawa dotyczy jawności zarobków. Projekty w sprawie zarobków w Narodowym Banku Polskim złożyły kluby PiS, PO i Kukiz 15. Projekt PiS-u reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku i wprowadza ich jawność, co nie narusza zasady autonomii banku centralnego. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości nie tylko polega na tym, żeby ujawnić, jak te wynagrodzenia się kształtowały na przestrzeni lat i ile te wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach wynoszą, ale przede wszystkim, żeby ograniczyć te wynagrodzenia do jakiegoś maksymalnego limitu. Myśmy ten maksymalny limit zaproponowali jako 60% wynagrodzenia szefa Narodowego Banku Polskiego. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń dodaje, że osoby w NBP powinny być dobrze wynagradzane. Umówmy się, że te wynagrodzenia są wysokie i to jest coś, co jest zrozumiałe, bo jakby zależy nam na tym, żeby Bank Centralny, Narodowy Bank Polski był silną instytucją, która przyciąga fachowców, zależy nam, żeby złotówka miała swoją wartość, żeby była walutą, która liczy się w Europie i na świecie, więc to jest oczywiste, że potrzeba tam dobrze wynagradzać tych, którzy zarządzają polityką monetarną. Projekt PO proponuje ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku. Zaś według projektu Kukiz 15 niezależność banku centralnego będzie zachowana poprzez wyłączną kontrolę Sejmu nad sposobem wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego. Temat przekopu przez Mierzeję Wiślaną wraca do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przeciwny budowie jest marszałek województwa Mieczysław Struk i twierdzi, że rząd wciąż nie rozwiał wątpliwości co do oddziaływania inwestycji na środowisko. Resort gospodarki morskiej konsekwentnie powtarza, że żadnego zagrożenia nie ma. Rząd chce budować, samorząd już niekoniecznie. Nie ma żadnego uzasadnienia dla nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. A mowa o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną. Temat wrócił do Sejmiku Województwa Pomorskiego i swoje argumenty prezentował marszałek Mieczysław Struk. Odwołaliśmy się także od decyzji środowiskowej, uważając, że wiele zastrzeżeń składanych przez samorząd województwa pomorskiego nie zostały one rozwiane, nie zostały w ogóle rozpatrzone. Marszałek województwa przekonuje, że inwestycja będzie szkodzić całej Mierzei Wiślanej, ale dodaje też, że piłka jest po stronie rządu. Koszty inwestycji resort gospodarki szacuje na blisko 900 milionów złotych. Europoseł Janusz Lewandowski powtarza argumenty marszałka i obawia się kosztów utrzymania. To może być inwestycja, która będzie droższa i kosztowniejsza w utrzymaniu, żeby miała jakikolwiek sens.
niż same koszty budowy. Ale inwestycja jest tych pieniędzy warta. Odpowiadają samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości. Przekop Mierzei Wiślanej uniezależni Polskę od Rosji, mówi radny sejmiku Piotr Karczewski. Mówimy o udrożnieniu przepływu ładunków, statków i drogi do Elbląga. Czyli duży rozwój portu w Elblągu. Radny przekonuje, że wokół przekopu może powstać infrastruktura gospodarcza i turystyczna, a to wszystko z korzyścią dla regionu. Resort Gospodarki Morskiej zabiega o kolejne decyzje. W ostatnich dniach doszło pozwolenie wodnoprawne. Zresztą minister Marek Grubarczyk jeszcze kilka dni temu w rozmowie z telewizją Trwam podkreślał, że nie ma żadnych podstaw, by zatrzymać inwestycje. Nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko, nie ma żadnych zagrożeń środowiskowych. Tak wykonywane prace w przyszłości, które będą trwały podczas realizacji zadania, w 100% zabezpieczają bezpieczeństwo środowiskowe. Minister przekonuje, że raport środowiskowy jest przygotowany solidnie, by odsunąć wszystkie zarzuty. Te w ostatnich tygodniach podnosili zwłaszcza Rosjanie. Wyjaśnień chciała też Komisja Europejska. Przetarg na budowę przekopu ma być rozstrzygnięty dopiero po uzyskaniu wszystkich decyzji. Polski żaglowiec Dar Młodzieży kontynuuje swój rejs dookoła świata. W ten sposób od maja ubiegłego roku świętuje stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uwaga załoga, studenci, laureaci, przygotowanie do alarmu manewrowego, odsumowanie. Dar Młodzieży wypłynął z Panamy w dalszą podróż dookoła świata. Czekałem na ten dzień, bo do tej pory już na statku zostaliśmy zakrętowani około 5 dni temu. Wcześniej jeszcze wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w Anton i tutaj. I dopiero nasz statek ruszył z miejsca, także jestem bardzo podekscytowany, no i liczę, że w końcu rozwiniemy żagle. Na oceanie to właściwie pewne. Za 2 dni Dar Młodzieży wpłynie do Kolumbii, następnie uda się do Miami, by później zmienić kurs na Londyn i Polskę. To jest chyba najatrakcyjniejszy odcinek w tej chwili. W rejsie na wszystkich odcinkach bierze udział łącznie 1000 osób. Połowa z nich to laureaci konkursu, druga część studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dar Młodzieży dał ogromne świadectwo Polski, naszego katolicyzmu, a przede wszystkim dał świadectwo niepodległości. Dar Młodzieży płynie już od maja ubiegłego roku. Był między innymi w Kopenhadze, Dżakarcie, Singapurze, Japonii i Los Angeles. Wszędzie opowiadał o polskiej historii oraz promował naszą kulturę. I choć to już ostatni odcinek rejsu niepodległości, życzenie dla załogi zawsze to samo. Cały czas stopy wody pod kilem. Nic innego na tym statku nie można życzyć. Przy pomyślnych wiatrach Dar Młodzieży wpłynie do Polski 28 marca. Rejs niepodległościowy Daru Młodzieży dookoła świata, podobnie jak jego poprzednika Daru Pomorza, to kolejna karta polskiej historii. Z Panamy dla Informacji Dnia Konrad Janik. A kolejne wydanie Informacji Dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam.